witam serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale na WarNews.pl, a dziś naszym gościem Krzysztof Wojczal. Witam cię serdecznie, Krzysztofie. Cześć, witam Państwa serdecznie. Krzysztof, tak naprawdę na gorąco nieco komentujemy odbywający się i trwający nadal szczyt NATO w Wilnie. Jak w twojej ocenie wygląda pozycja Ukrainy po tym pierwszym dniu? Można powiedzieć, że Ukraina z jednego punktu widzenia może się cieszyć, bo duży zastrzyk sprzętu wojskowego, a z drugiej strony, no właśnie, czy możemy się w najbliższym czasie jakichś jasnych deklaracji dotyczących członkostwa Ukrainy w NATO spodziewać? No to jest jakby... Trzeba by było zrobić analizę pod kątem nastawienia strony ukraińskiej i ich oczekiwań, bo powiem szczerze, że o czym pewnie zaraz powiemy, po tym twicie Zełenskiego w trakcie negocjacji, można by wnioskować, że strona ukraińska jest bardzo niezadowolona z postanowień szczytu, czy postanowień dotyczących przyszłego uczestnictwa Ukrainy w NATO. No ale z drugiej strony ja przynajmniej nie słyszałem takich jednoznacznych deklaracji co do oczekiwań. To znaczy wszyscy mówili, komentatorzy i również chyba na samej Ukrainie, że oczekiwane są jakieś pozytywne dla Ukrainy znaczące w tym zakresie postanowienia czy uzgodnienia, natomiast no, nie padały takie konkrety, czego konkretnie Ukraińcy mogliby się spodziewać, czego oczekują, co musi zostać zawarte w tego rodzaju, według nich, w tego rodzaju jakichś oświadczeniach, na przykład poszczytowych. Tak więc jakby zachowanie prezydenta ukraińskiego pokazuje, że strona ukraińska nie jest do końca zadowolona z tego, co się wydarzyło, albo z tego, jakie decyzje zapadły. No ale z drugiej strony ja powiem szczerze, że na miejscu ukraińskim nie wiem, czego mógłbym więcej oczekiwać. To znaczy, no przecież chyba nikt nie sformułowałby żądania i one dlatego chyba nie zostało sformułowane, żeby Ukraina znalazła się w NATO w czasie trwającej wojny. Albo żeby, przepraszam, tutaj mam tak trasę gorącą zawsze. Moi słuchacze się zawsze śmieją, że to jak kartka nie przejedzie, to znaczy, że Wojciech się nie wypowiedział. Ale tak, ale w każdym razie no, przecież chyba nikt się nie spodziewał tego, że na szczycie NATO zostanie ustalony jakaś data czy jakiś okres trwania tej wojny, data zawarcia pokoju, w związku z czym od razu padnie perspektywa czasowa, w której Ukraina znajdzie się w NATO. No to od tego od strony natowskiej oczekiwać no nie sposób i nie można nawet w tej chwili. Także no jest szereg warunków. Jednym z tych warunków jest zakończenie konfliktu trwającego w tej chwili na terytorium ukraińskim. No i ciężko jest tutaj zaznaczyć konkretne jakieś daty, terminy i wprowadzać harmonogram, no bo to mijałoby się z celem, bo jeśli NATO by wyznaczyło jakiś harmonogram, no to strona rosyjska zrobiłaby wszystko, żeby ten harmonogram nie wszedł w życie i żeby pokazać, że NATO jest niepoważne, nie należy wierzyć gwarancjom czy obietnicom z Zachodu. No i to jakby to by była taka gra. Także im mniej tutaj ustalamy na twardo, tym lepiej dla strony zachodniej, a jednocześnie przecież zrobiono szereg rzeczy, znaczy uproszczono tą ścieżkę ukraińską, tej drogi do NATO. Także z tej formuły dwustopniowej do jednostopniowej. Także proceduralne kwestie zostały jakoś uproszczone. Jest zapewnienie dalszej, długotrwałej pomocy dla Ukrainy do momentu, do kiedy to będzie potrzebne. I to w mojej ocenie to jest najważniejsze dla Ukraińców. To znaczy oni muszą mieć pewność, że walczą nie po to, żeby w pewnym momencie ktoś im powiedział stop i nie ma więcej amunicji, nie ma więcej zaopatrzenia, nie ma więcej wsparcia i musicie w tej chwili dogadywać się na takich warunkach, w jakich jesteście. Także to dla Ukraińców moim zdaniem jest najważniejsze, było najważniejsze i wydaje mi się, że w tym zakresie ich oczekiwania akurat zostały spełnione. Także informacja też, że Turcja wykazuje tutaj chęć czy zgodę już do wstąpienia Szwecji do NATO. To jest oczywiście mało teoretycznie powinno obchodzić Ukrainę, ale tak de facto
Wcale nie, ponieważ Szwecja będzie drugim państwem po Finlandii, które bardzo szybką ścieżką do tego NATO dołączy. Także to jest kolejny, nie wiem, czy można nazwać to precedens, ale kolejny dowód na to, że po stronie państw zachodnich istnieje wola i istnieją możliwości i jest realizowane takie postępowanie, które doprowadza do bardzo szybkiego wstąpienia nowych państw do Paktu Północnoatlantyckiego. Także to jest jakiś zwiastun dobry dla Ukrainy. No i oczywiście nie sposób pominąć tutaj tej wypowiedzi Macrona, który na samym wstępie szczytu powiedział, że Francja dostarczy środki bojowe Ukrainie o dalekim zasięgu. Także widać, że Macron, który od miesięcy już wykazywał taką bardzo, może nie buńczuczną, ale taką postawę, która miała ostrzec Putina przed bardziej twardą polityką Francji wobec Moskwy. W Bratysławie już wydaje mi się, że po tych wypowiedziach Macrona w Bratysławie ja odczułem to w ten sposób, że Francuzi podjęli już decyzję. No i w tej chwili ta decyzja o przekazaniu tych systemów dalekiego zasięgu jest w mojej ocenie dowodem na to, że Francuzi wchodzą do tego kręgu jastrzębi natowskich wspólnie z Wielką Brytanią i z Polską. Jastrzębi w zakresie polityki względem Rosji, co jest niesłychanie istotnym sygnałem z tego względu, że w mojej ocenie Francja była jedynym państwem Unii Europejskiej, która była w stanie grać asertywnie względem Stanów Zjednoczonych, a najwyraźniej Francuzi postanowili, że asertywni w tym zakresie nie będą, a wręcz będą wyprzedzać być może właśnie postanowienia czy decyzje amerykańskie w zakresie pomocy Ukrainie. Krzysztof, muszę cię dopytać w tej kwestii, czy ty nie zauważyłeś tego, że w pewnym momencie zaczęły się rozjeżdżać drogi co do polityki względem Rosji i Ukrainy właśnie Francji i Niemiec, bo do pewnego momentu oni jechali jedną autostradą, a jednak teraz Niemcy nadal brną w pewnych swoich postanowieniach, tu jednak Francuzi nieco skręcają. Wiesz co, mi się wydaje, że i Francja i Niemcy w zakresie wojny ukraińskiej nigdy nie były na jednej drodze. Momentami ta droga się przecinała, biegła równolegle, ale no jednak są pewnego rodzaju wydarzenia, czy fakty, czy też pogłoski. Choćby ta informacja o tym, że jednak Francuzi mieli istotny udział po wybuchu wojny, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Zełenskiego, że wysłali tam swoje siły specjalne. No i jednak Francuzi przekazywali od samego początku broń. Fakt, że w śladowej ilości, ale jednak przekazywali. Tak więc oni podejmowali troszeczkę inne decyzje niż Niemcy i nie prowadzili takiej polityki polegającej trochę na tym włoskim strajku, to znaczy pomagamy, jesteśmy z wami, tak, jesteśmy w obozie natowskim, ale nie możemy pomóc, bo tutaj mamy zepsute czołgi, nie możemy ich wyciągnąć z garażu, bo się zaczęły drzwi i tak dalej, i tak dalej. No to na tej zasadzie działali Niemcy, Francuzi takiej postawy nie wykazywali, po prostu nie ośmieszali się i to, co mogli wysłać na samym początku, czy to, co chcieli może wysłać, to wysyłali często, dokładnie kierując się taką samą taktyką jak Polska, to znaczy często było tak, że sprzęt najpierw trafiał na Ukrainę, a dopiero później się o tym dowiadywaliśmy, także ta polityka była zupełnie inna, to znaczy było mało szumu, a jednak sprzęt docierał w jakimś zakresie. Tak więc ja bym tutaj nie utożsamiał francuskiej polityki i niemieckiej nawet na tym wczesnym stadium wojny w lutym czy w marcu, kwietniu 2022 roku, natomiast niewątpliwie w tej chwili interesy francusko-niemieckie, może one nie są bardziej sprzeczne niż były, ale są różnice zdań i to nie w kwestii nawet ukraińskiej, ale również w kwestii chińskiej, w kwestii tego, jak ma wyglądać Unia Europejska. Tutaj się dużo rozjechało w międzyczasie. Pamiętamy tą wizytę Scholza w Pekinie, no i dezaprobatę Macrona, który pewnie nie był zadowolony z tego, że Niemcy sami pojechali do tego Pekinu i że w zasadzie nie pytali o zdanie, jeśli chodzi o konsultacje Francuzów. Także tych różnic między
Francją, a Niemcami jest wiele ostatnio. Nie ograniczają się tylko do kwestii ukraińskiej i do wojny na Ukrainie. I wydaje mi się, że będziemy obserwować ciekawą politykę, aczkolwiek nie wpadałbym w taki hura optymizm, jaki teraz można obserwować, że być może Francuzi stworzą tutaj z Polską pewnego rodzaju przeciwwagę dla Niemiec, jeśli chodzi o tą polityczną grę w Unii Europejskiej i tutaj może się tutaj przed nami otworzą jakieś nowe wrota, nowe możliwości polityczne. Na to bym nie liczył, raczej Francuzi wiedzą, że muszą się dogadać z Niemcami, tylko tyle, że potrzebują wywindować swoją pozycję negocjacyjną, w związku z czym widzą tutaj szansę posłużenia się jako narzędziem posłużenia się Warszawą i politykami z Warszawy. Także tutaj bym przestrzegał, że może jakieś krótkoterminowe korzyści osiągniemy z tego tytułu, natomiast długofalowej polityki bym nie zasadzał się na tym, że będziemy budować jakiś sojusz polityczny z Paryżem. To raczej długofalowo raczej się spodziewam pewnego rodzaju negocjacji i zgody Paryża z Berlinem i jeszcze większej integracji polityk tych dwóch państw. Krzysztof, wspominasz o korzyściach. Na pewno niezbyt wiele korzyści dała prezydentowi Zełenskiemu jego wypowiedź, bo jest ona szeroko komentowana zarówno przez europejskie media, jak i media zza oceanu. I tu właśnie w kontekście obecności Ukrainy w strukturach sojuszu. Skąd ta wypowiedź w ogóle wynikała? No tutaj niemieckie media zagraniczne są wręcz informują o oburzeniu administracji Joe Bidena tymi słowami. Mówi się głośno w mediach zagranicznych, że to właśnie Niemcy i Stany Zjednoczone nieco hamują ten taki właśnie wspomniany przez ciebie hura optymizm dotyczący przyszłości Ukrainy w NATO. Tak, co do tego drugiego wątku, Niemcy z pewnością chętnie podzieliliby się odpowiedzialnością za niezbyt szybką czy niezbyt rychłą pomoc Ukrainie i chętnie by się podzielili tą odpowiedzialnością wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi, pokazując, że patrzcie, lider NATO również jest w tej materii zachowawczy. Aczkolwiek ile jest prawdy w tych plotkach, no tego nie wiadomo. No ale chyba zgodzić się możemy, że ta wypowiedź no, była trochę taka butna. Zresztą mieliśmy też przecież komunikat MSZ-u, żeby Niemcy nie blokowały obecności Ukrainy w NATO i ten komunikat był wystosowany dzień przed rozpoczętym szczytem. Tak, tak, to prawda. I no, myślę, że to trzeba na to spojrzeć dopiero z perspektywy czasu. Natomiast też pytanie jest... co się działo w czasie negocjacji, bo przecież szczyt to jest tylko wisienka na torcie, a wszystkie najważniejsze uzgodnienia i decyzje zapadały na tygodnie przed tym szczytem. Tak więc pytanie jest, co się działo na linii Kijów-Waszyngton na przykład, jakie tutaj były rozmowy. Być może ta informacja, ten tweet Zełenskiego wynikała z frustracji właśnie i była konsekwencją właśnie niezadowolenia po tych tygodniach negocjacji i po tym, jak to dalej podąża już na samym szczycie, jaką stronę to wszystko się kieruje. Natomiast niewątpliwie w mojej ocenie był to strzał w kolano prezydenta Zełenskiego, strzał w kolano całej Ukrainy, nie tylko jego osoby. I wydaje mi się, że o ile wcześniej chwaliłem i trochę podziwiałem postawę Ukraińców, w tym właśnie prezydenta Zełenskiego, taką postawę, w której teoretycznie Ukraina jest petentem i powinna no, ze zgarbionymi plecami do wszystkich podchodzić i z błagającym wzrokiem jak ten kot ze Shreka, natomiast Zełenski zawsze prezentował taką dumną postawę i taką troszkę lekko roszczeniową, ale dotychczas potrafił nie przekraczać tej granicy dobrego smaku. To zawsze było ładnie ubrane w słowa. To było zawsze ładnie ubrane w słowa. Było pokazane, że oczekujemy trochę więcej, ale niezwykle jesteśmy wdzięczni za to, co już jest. Natomiast tutaj no, na pewno ta granica została przekroczona. I powiem szczerze, że ja sam mam teraz na gorąco, przecież rozmawiam, mam sam takie odczucia jeszcze w kwestii też tego tematu zbrodni wołyńskich. Mam takie bardzo mieszane odczucia i takie no, na tą chwilę negatywne w stosunku do tej administracji kijowskiej.
ponieważ uważam, że przeholowano raz, jeśli chodzi o te żądania czy oczekiwania, zwłaszcza, że nie podano żadnych racjonalnych argumentów i dróg, które można by było obrać w sposób racjonalny, to znaczy nie oczekując, że NATO wejdzie do wojny po stronie ukraińskiej z Rosją. To po pierwsze, a po drugie, no ta sprawa już czysto taka polsko-ukraińska. Tak, był moment, kiedy wydarzenia na polu bitwy zmieniały się z godziny na godzinę, z dnia na dzień i nie było czasu do załatwiania innego rodzaju spraw. Trzeba było stanąć na wysokości zadania tak po stronie ukraińskiej, jak i po stronie polskiej, mówię. Natomiast w tej chwili mamy już półtora roku wojny, która może potrwać jeszcze lata i przez ten czas można było spokojnie wziąć jakiś świstek papieru dotyczący spraw wołyńskich, polsko-ukraińskich i po prostu go podpisać. I rozwiązać ten temat raz na zawsze, przerwać ten węzeł gordyjski. Wydaje mi się, że strona ukraińska tutaj zrobiła zbyt mało, zwłaszcza, że to jest naprawdę to jest sprawa, która ich nic oprócz moralności nie będzie kosztować. Także oczywiście. A dla nas to nie chodzi tutaj nawet o to, że my chcemy tak bardzo upamiętnić, chociaż to również, ale no dla nas to byłby taki jasny sygnał, że ta strona ukraińska jest gotowa do okazania wdzięczności za to, co dla nich robimy. Oczywiście, że robimy to w swoim interesie i w naszym interesie jest utrzymać tę Ukrainę, ale może to powiem pierwszy raz chyba na wizji. Może to jest dobry moment do tego, żeby nie robić tego publicznie, ale żeby zrobić to na poziomie już prywatnych dyskusji pomiędzy decydentami, żeby zasygnalizować Ukraińcom, że my wiemy, że w naszym interesie wcale nie jest Ukraina, która odbiła wszystkie terytoria, tylko że w naszym interesie jest po prostu, żeby Ukraina pozostała niezależna. I dla nas scenariusz, w którym Ukraina traci trochę terytorium, nie jest jakąś tragedią. I po prostu pokazanie takiego stanowiska, w którym nie jesteśmy zupełnie zdeterminowani do tego, żeby wspierać ich zawsze i wszędzie i być może trochę dać do zrozumienia stronie ukraińskiej, że no, bo o takiego sojusznika, który sam nadskakuje, o niego się nie dba, prawda? A jeśli pokażemy no, taką mam bardziej... Mam wrażenie, Krzysztof, że od pewnego czasu jesteśmy bardzo dobrym adwokatem, któremu się nie płaci. I tu tak. Nie mówię o tym, powiedzmy, wiesz, typowo o jakichś środkach pieniężnych, tylko częściej się w mediach słyszy o jakichkolwiek kontraktach zagranicznych różnych, czy szwedzkich, czy niemieckich firm. Dwa, sprawa przez ciebie wołyńska, w mojej ocenie liczyłem na to, że będzie jakiś przełom 10 czy 11 lipca, zobaczyliśmy czyste rozmycie, co pokazał sam ambasador Ukrainy w Polsce, mówiąc o ofiarach i o jakimś mitycznym Wołyniu, który po prostu zabił obywateli II Rzeczpospolitej bez wskazania narodowości. No tak, niestety tak to wygląda. Oczywiście komentujemy to na gorąco, więc być może ta ocena jest zbyt surowa i może w czasie się okaże, że coś z tego dobrego wyniknęło na przyszłość, ale no na tą, no dzisiaj jest 12 lipca 2023 i takie są niestety nasze nastroje i taka jest moja ocena w tym zakresie. Także uważam, że dużo tracą Ukraińcy na tym, jak demonstrują swoje oczekiwania, czy jak zademonstrowali te oczekiwania podczas szczytu NATO. No i jak się zachowują względem strony polskiej. Wiadomo, że mamy dużo kwestii spornych, jak choćby ten import zbóż i tak dalej. Natomiast no jakby to, co robimy dla Ukrainy jest do tej płaszczyzny, powiedzmy, można nie wrzucać do tych kwestii biznesowych dotyczących choćby właśnie handlu, importu, eksportu zbóż, ale właśnie takie kwestie jak te kulturowo-historyczne czy moralne, to ja bym je wrzucił jednak do jednego worka, w sensie takim, że one powinny być jakąś walutą płatniczą w tych naszych relacjach w jakże trudnym czasie. Powiem Ci tak, że nie byłoby dobrze, gdybyśmy my
mówili oficjalnie przed kamerami, że robimy inaczej, żebyśmy się przed kamerami dopraszali o zapłatę za to, co robimy, ale dla mnie oczywistym jest i chyba dla każdego jest oczywistym, że ta zapłata się jednak należy i Ukraińcy powinni o tym wiedzieć i powinni tej zapłaty w jakiś sposób dokonać, w taki sposób, żebyśmy się nie musieli dopraszać właśnie, żeby nas, żeby powinni mieć na tyle wyczucia tego dyplomatycznego, ta strona ukraińska, żeby wiedziała, że no przecież nie chcemy tego naszego najważniejszego partnera stawiać w jakiejś niezręcznej sytuacji. Powinniśmy jednak wyjść naprzeciw i zrobić coś z własnej inicjatywy, bo tu o to chodzi, prawda? Wiesz, brakuje tej inicjatywy ukraińskiej, to znaczy oni mają inicjatywę do tego, żeby mówić, że chcą brać, ale brakuje dlatego im mnie osobiście inicjatywy, żeby wyjść ze swoją propozycją, co możemy dać w zamian. Tylko wiesz, mnie Krzysiek osobiście boli, robiąc sobie, nie wiem, poradną prasówkę, gdzie czytam, wiesz, powiedzmy z tygodnia na tydzień o kolejnych państwach, które gdzieś tam podejmują jakieś uchwały uznające wielki głód na Ukrainie za ludobójstwo. Ukraińcy się tym chwalą, a te informacje przeplatane są choćby jakimiś komunikatami o uczczeniu Szuchewicza, a jednocześnie zamiatanie pod dywan właśnie sprawy wołyńskiej. My jako naród, który przełamał tabu pancerne, którego lotnisko jest tak naprawdę największym hubem logistycznym dla Ukrainy, czy nie jest teraz właśnie odpowiedni moment gdzieś tam za kulisami wywierać po prostu presję na Ukraińców, bo czy chcemy, czy nie, ta sprawa rzutuje na nasze relacje, jest cały czas jakimś tam krwawiącą raną, która z roku na rok niestety teraz przez Ukraińców jeszcze bardziej, mam wrażenie, krwawi. Tak, tak jak mówię, no brakuje Ukraińcom zręczności i wyczucia dyplomatycznego w ostatnim czasie i również w tej materii, jaka nas interesuje, Polaków. I niestety to może się na nich zemścić. To znaczy, to nie powinna być groźba, jakby nie powinno być rozumiane jako groźba, ale no jako pewnego rodzaju konsekwencja, bo powiem szczerze, że no ja jako osoba byłem znany zawsze z wielkiej przychylności pomocy, ale jestem też mocno w tym zakresie zniesmaczony, jak dyplomatycznie postępuje, czy w jaki sposób działa ta dyplomacja ukraińska w niektórych materiach, no i oczekuję po prostu więcej. Oczekuję więcej i jakby rozumiejąc interesy strategiczne Polski, i niestety Ukraińcy też je rozumieją, przez co właśnie może być może mają takie wrażenie, że ta nasza pomoc będzie cały czas bez zapłaty. Natomiast no, trzeba właśnie być może im uświadomić pewne kwestie, na przykład to, o czym mówiłem przed chwilą, czyli że nasze interesy co do przyszłości Ukrainy nie są w 100% zbieżne z ukraińskimi, więc choćby z powodów interesów narodowych wcale nie musimy i nie mamy braku takiej, znaczy nie mamy takiego przymusu pomagać w 100% we wszystkim Ukraińcom, w ten sposób. Krzysztof, i na koniec, no na gorąco jeszcze, jeżeli miałby Krzysztof Wojczal ocenić plusy i minusy, Ukraina wróci z Wilna jednak z większą ilością plusów, czy jednak pozostanie jakiś jeden wielki minus w postaci tej jasnej deklaracji sojuszu, chociaż sam Jens Stoltenberg mówi o tym, że Ukraina jeszcze nigdy tak blisko NATO nie była. No, wydaje mi się, że naprawdę Ukraińcy nie mogą narzekać. Nie mogli oczekiwać wiele więcej. Tak jak mówię, wszelkie sztywne założenia, postanowienia, ustawienie jakiejś chronologii, to wszystko było wykorzystane przez Rosjan. Więc po prostu tego zrobić nie można było. To, co można było zrobić, moim zdaniem zrobiono. I najważniejsze decyzje czy najważniejsze działania, jakie będzie należało podjąć, jeśli chodzi o wstąpienie Ukrainy do NATO, to te decyzje i te działania będą musiały zostać podjęte po zakończeniu tego konfliktu i nie można oczekiwać, że będzie inaczej, że będzie wcześniej, że zrobimy to wcześniej. Po prostu. Jakby tutaj nie naszą winą, nie naszą intencją był ten konflikt na Ukrainie, rozumiejąc ukraińską trudną pozycję, rozumiejąc też, że los Ukrainy ma bardzo duży wpływ na losy NATO czy losy samej Polski,
jednak no, nie możemy w tym zakresie jakoś dawać, jakby podkładać się Rosjanom z jednej strony, a z drugiej strony tworzyć planów, które na przykład mogą się okazać nierealne do zrealizowania. Krzysztof, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. O tym, jak przebiega ten konflikt i jakie będą dalsze efekty szczytu w Wilnie, znajdziecie oczywiście na mediach społecznościowych Krzysztofa Wojczala. Polecamy oczywiście nową pozycję książkową Krzysztofa. Tak, wiedziałem, że ona będzie. Już mnie tutaj wydawca, wiesz, upominał kilka razy, że zapominam, bo ja, tak naprawdę, jestem człowiekiem antymarketingowym, ale mówię, przygotuję się chociaż raz. Ale pozycję warto polecać. Zachęcamy Was również do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube i oczywiście kanału Krzyśka. Krzysiek, jeszcze raz Ci bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki bardzo, pozdrawiam, do usłyszenia.